Więc słuchajcie, moi mili, ja jestem za OZE, odnawialnymi źródłami energii, takich jak wiatr, woda i energia geotermalna, a nie za budową reaktora atomowego, który w razie konfliktu zbrojnego może być na celowniku wrogiej armii. No to jest największa głupota, jaką nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości może zrobić w XXI wieku. Prawie w XXI wieku. Więc tutaj apeluję do rządzących, do pana prezydenta Andrzeja Dudy, pana premiera Morawieckiego, wy się kurwa zastanówcie, co wy odpierdalacie. Bo zamiast inwestować w odnawialne źródła energii, jak właśnie energia wiatrowa, energia wodna, energia słoneczna, i energia geotermalna, to wy chcecie wypierdolić kupę forsy w energię atomową, która jest wadliwa, bo po pierwsze wypluwa taka elektrownia radioaktywne odpady, które gdzieś trzeba składować. A gdzie będziecie je składować? Pewnie w nieczynnych kopalniach, no bo niby gdzie. Do tego taka elektrownia jest bardzo wadliwa, bo jakiś debil może tam wleźć i ją zdetonować. Znaczy nie tak jak oglądacie w filmach, że jest jeb i chuj, tylko może doprowadzić do jakiegoś uszkodzenia kluczowego systemu, który doprowadzi do przegrzania i stopienia rdzenia i wycieku promieniowania. I to mamy już mamy tutaj zajebistą lekcję pouczenia. Albo ukradną pierwiastek radioaktywny, na przykład jedną tabletkę paliwową do reaktora, jakiś debil z innym zrobi z tego bombę atomową i dziękuję, do widzenia. Dlatego ja jestem za tym, żeby w Polsce nie wybudować elektrowni atomowej. Jestem za atomem, tylko jestem za bardzo bezpiecznym atomem, a nie takim atomem, gdzie wy nawet nie macie pojęcia, co wy kurwa robicie. Bo ja na waszym miejscu elektrownię atomową umieściłbym 200 metrów pod ziemią, bo w razie wybuchu to pierdolnie 200 metrów pod ziemią i nie rozpierdoli połowy kurwa kraju. A skażenie radioaktywne zatrzyma się w promieniu kilometra kwadratowego wokół elektrowni. To jest najlepsze wyjście. Powtórzę, ja na waszym miejscu, jakbym miał budować elektrownię atomową, to bym ją zbudował 200 metrów pod ziemią. Bo w razie wybuchu tej elektrowni, to promieniowanie, jakie by powstało, by się utrzymywało na kilometrze kwadratowym wokół elektrowni, 200 metrów pod ziemią. Wszyscy by byli bezpieczni. A powiem wam tak, w każdym województwie w Polsce ja bym pobudował jedną elektrownię geotermalną. Ja rozumiem, że to są koszty, ale dzięki właśnie temu prąd byłby tańszy, ludzie by byli zadowoleni, państwo by oszczędzało gigantyczne środki, a jeszcze w połączeniu z wymianą oświetlenia ulicznego na LED-owe, to nasz kraj by zyskał dodatkowe profity. To tylko się tak zdaje, że to są ogromne koszty, ale jeżeli sobie je rozłożymy na spokojne lata inwestycji, to wychodzimy na tym na plus. A jeżeli w naszym rządzie politycy nie umieją liczyć, no to sorry bardzo, nie liczę kalkulatorami lampowymi. Ja tutaj pokazuję, że można zrobić to łatwo i prosto. Trzeba tylko umieć podejść do tematu. A budowanie siłowni atomowej na terenie naszego kraju jest troszkę głupim pomysłem. Bo nie mamy infrastruktury dla takiego ośrodka. Po pierwsze, czym to chcecie chłodzić? Wodą morską? Przecież wam kurwa wymienniki ciepła skorodują zaraz. No chyba, że będą z ultra kurwa tytanu czy czegoś. Wodą z Wisły? Zobaczcie, że rzeki kurwa w Polsce wysychają, czy to chcecie chłodzić? A 200 metrów pod ziemią, umieścicie takiego ciapusia atomowego, to wodami gruntowymi można to chłodzić, a potem te wody do oczyszczalni wysyłać na górę, żeby oczyścili i z powrotem taka woda wraca do obiegu. Jest plus? Jest plus.
Ja jestem bardziej za energią geotermalną, żeby w każdym województwie naszego kraju pobudować jedną siłownię geotermalną albo dwie. Taka siłownia geotermalna, która działa na zasadzie tego, że wpompowujemy na, nie wiem, 300-400 metrów w głąb ziemi wodę pod, nie wiem, pod ciśnieniem. Ona się tam poprzez krążenie w rurach albo w warstwach płyt litosferycznych rozgrzewa się do ogromnych temperatur rzędem 400-480 stopni i wypływa na powierzchnię w postaci przegrzanej pary, która trafia następnie na łopatki turbin, które napędzają generatory, a które dalej wytwarzają prąd. Proste, proste. Da się zrobić? Da się zrobić. Więc nie rozumiem, drodzy nasi rządzący, gdzie kurwa leży problem? Czy to wasze nieuctwo, czy imbecylstwo? Czy nie umiecie kurwa pomyśleć, co jest bardziej efektywne i wydajniejsze? Zostawię to wam, widzowie, do oceny, czy nasz rząd jest bezużyteczny i nic nie potrafi, czy jak chcą, to umieją. Życzę miłego dnia, a raczej nocy. Dobranocy.